Jest pomysł, jest myśl przewodnia. To będzie długi film i będziemy dużo gadać. Żeby potem nie było. I raz, dwa, trzy. A gdybym nie nagrywał, bym mu pomógł. Jest! Pełny sukces. Cześć, dzień dobry, witamy was po raz kolejny na naszej niesamowitej wycieczce. Wariowanej. Tak jest. Celem naszego dzisiejszego odcinka są kędzierzyńskie lasy. Lasy, które skrywają mnóstwo tajemnic. Szczególnie z okresu II wojny światowej. Parę tych tajemnic pokazywaliśmy wam we wcześniejszych, tak dokładnie, odcinkach. Pokazując między innymi, co panie Marku? Obóz. W Sławęcicach. Dokładnie, parę innych schronów pochowanych w tym lesie. W tym odcinku chcemy wam pokazać kolejne rzeczy, które być może uda nam się znaleźć. Na dzień dobry pokazujemy wam taką oto chatkę, którą przypadkiem ledwo się czymie namierzyliśmy. W chatce znajdujemy takie kubeczki, takie fikuśne. Takie, o, pokazuję fikuśny kubeczek. Jakieś tam przetwory, grzybki albo coś innego. Nie będziemy kosztować. Łącznie z grillem. W każdym razie to jest nasze miejsce startu. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się dla was znaleźć. No to co, panie Marku? No to idziemy. Byś zaprosił kulturalnie na film, a nie tam. No już patrzą na niego, no. No to zapraszamy i lecimy idziemy dalej. Szukając ciekawostek w kędzierzyńskich lasach, znaleźliśmy ciekawostkę taką. Schody prowadzące do jeziora. No zobaczcie, tu mamy schody, jeden, drugi, trzeci. Pewno będziecie to widzieć, bo woda jest czyściutka. Elementy gelendra, poręczy. Tak, właśnie, bo nie każdy rozumie. I to wszystko prowadzi do tego jakże przepięknego akwenu wodnego. A podobno tu są zatopione wagoniki. Chodźcie dalej. Już po paru minutach marszu znajdujemy, słuchajcie, coś takiego z jakąś taką tutaj dziurą w ziemi. Tu, o. Tu jest dziura w ziemi, jak widzicie, tam. I tu znajduje się wejście do tego schronu. A schron nad ziemię wystaje ile? Panie Marek, pan pokaże, ile schron wystaje nad ziemię. Meter. Tak wygląda kolega, który pozuje przy schronie, słuchajcie. Czekaj, no, o. Niecały metr. Śruby, punkty mocowania. I haczyk. No, coś się powoli zaczyna wyłaniać z tego lasu, więc idziemy szukać dalej. Spójrzcie, tam mamy kolejny schron wartowniczy. Tu
Tutaj też doskonale widać to wejście. Kiedyś ludzie byli znacznie niżsi i mniejsi, jak widzicie. Ale tam coś leży ciekawego. Panie Marek, słuchaj. Coś głupiego wyszło. Słuchaj. Widzowie chcieliby, prawda, słuchajcie, w razie czego napiszcie w mailu, że chcecie, żeby Marek tam wlazł i wyciągnął to coś. Tak, bo ja się tam, tak, bo ja mam uzasadnioną obawę, że ja stamtąd nie, się nie wyciągnę, po prostu, że będę robił jako korek. Nie uda się. Przez chwilę Marek chciał się wykazać inteligencją równą 4-letniemu dziecku. Nie, lenistwo. I chciał wykorzystać. Którego, jakbyś tak widział, to tu są schodki. No dobrze, dobrze. Zobaczcie, wcięło chłopa. Tak, nie. Słuchajcie. Zobaczcie, tak się rodzi eksplorator. W bólach. No i teraz kolega opowie, co to niby jest. Znaczy, na moje chłopskie oko jest to kawałek metalu. O wadze mniej więcej 1,5 kg. Tak oceniłby to złomowiec. Ciężko powiedzieć, co to jest. Być może jakaś, patrząc po tych tutaj, trzymaj na pan to, bo mnie coś tu zaczyna wyżerać, obżerać. Patrząc po tych końcówkach, być może jest to jakieś, nie wiem, coś w formie komina do kominka. Nie mam pojęcia. Krótko pewno mówiąc, jest to artefakt. Tak jest. W każdym razie wy na pewno będziecie wiedzieli więcej. Tak, piszcie w komentarzach, co to może być. My jesteśmy bardzo ciekawi. To odłożymy na miejsce. Dla ułatwienia wygląda to tak. Kilka zdjęć jeszcze będzie. I kolega to kulturalnie rzuci z powrotem. Boże, moje położy, kolana. Położy. Dobra, sesja zdjęciowa, kawałka żelastwa i idziemy dalej. Rozpędzamy się z naszymi poszukiwaniami. I po chwili znajdujemy, słuchajcie, kolejne betonowe elementy na horyzoncie. Tutaj betonowe jakieś podpory. Czy to było ogrodzenie, czy stelaż jakiegoś rurociągu, ciężko nam powiedzieć. Zobaczcie. Byliśmy tam, a tutaj przed nami mamy kolejne dwa elementy. Spójrzcie, mamy kolejny jakiś schron, bunkier, jak zwał, tak zwał. Spójrzcie. Z wyjściem. Czekajcie, weźmiemy sobie światełko.
Słuchajcie, zwróćcie uwagę na te jeziorka. Jedno tu, drugie tam. A powiem tak, no, nie jesteśmy specjalistami, ale na nasz gust może to być nawet jakiś lej po bombie, prawda? Na pewno poprawicie nas w komentarzach, ale kto wie, tak czy inaczej jest to kawał historii tego miejsca. Kolejne metry i kolejne odkrycia, słuchajcie. Kolejny schron, panie Marku, pan opowie? Kolejny schron, tak, to tu opowiadać. No. Jeden ludź właził, tędy. Ale zobaczcie, tutaj mamy jakąś pozostałość, nie wiem, czy po czym? Po klapie prawdopodobnie. Po zawiasie. Wchodził, zamykał się i nie wychodził. Taka ilość schronów wartowniczych świadczy o jednym. Że gdzieś tutaj musi być po prostu duży schron, który mamy nadzieję, że znajdziemy. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Mamy wejście do innego świata. A to wszystko schowane za taką ścianą tutaj. Schron się ciągnie kawałeczek, jak widzicie. No i postaramy się tam wejść. Jak się kolega nie zabije, schodzę z górki. Na przykład. Ale jak widzicie, schron jest zalany. Ale co by nie było, jesteśmy przygotowani. Słuchajcie, jesteśmy przygotowani, ponieważ prawdziwy harcerz jest przygotowany na wszystko. Poczekajcie. I oczywiście każdy nosi swoją gumkę za sobą. Proszę. Żeby nie było, każdy dobry harcerz nosi ze sobą gumkę. Zakładamy obuwie służbowe i wchodzimy do wody. Tak, założył gumki. Obuwie zmienne jest. Możemy iść na ćwiczenie. Dobra, jeszcze tylko lampy i wchodzimy. Na pewno. No to co, raz kozi śmierć, nie? A powiem wam, że woda jest czysta, zobaczcie. Zimna. Elementy po chyba lampach. Tutaj mamy jakąś instalację. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj mamy jakiś kanalik. Miejsce po ławkach, zobaczcie. Idźmy. Motylek. Thank you.
Tutaj być może były nawet i ubikacje, zobaczcie. Pająki. Znowu miejsce po ławkach. Obca forma życia. Komary. Kolejna być może ubikacja. Tutaj jakby wody już było mniej. Zobaczcie. Kolejny kanał. Czekajcie, bo mamy łączność z ziemią. No co tam, Marek? Jak tam wygląda sprawa? No powiem ci, dochodzę do wyjścia z tego schronu. Powiem ci tak. Woda od tej strony, w której wchodziłem, jest wyżej niż tu, gdzie wychodzę, o jakieś 10 cm. Schron zachowany w bardzo fajnym stanie. I oczywiście sugeruję, żebyś sobie tutaj sam przyszedł zobaczyć. Także ja za chwileczkę wychodzę i w zasadzie już wyszedłem na zewnątrz. No nie wiem, że ty się o mnie martwił. No. Słuchajcie, tak czy inaczej, weszliśmy sobie gdzieś tam w cholerę. Zobaczcie, tu mamy wyjście z tego schronu. Kolejna taka ściana oporowa. I teraz sobie przejdziemy górą tego schronu, żebyście zobaczyli, jakie to jest wielkie. Tutaj, jak widzicie, wyszliśmy, przepraszam. Schron sobie leci tędy. Tu przez te krzaczory. Przez te chaszcze. Zobaczcie. I dochodzimy do miejsca, z którego zaczęliśmy. Czyli stąd. Trafiłeś. Tak jest. No i panie, jak tam było? Znaczy, ja ci powiem, panie Marku, że woda była czysta, więc jest dobrze. Jezu, słuchajcie, brzuch mi przeszkadza. Woda była czysta, więc jest dobrze. Uważaj na guliki, na każdym zakręcie.
bardzo fajnie zachowany jest schron, niepopisany, być może dlatego, że jest w środku lasu, nie ma bazgrołów, parę flaszek znajdziesz, znajdziesz obcą formę życia, znajdziesz mnóstwo komarów, ćmy, motyle. Nietoperki? Nie ma nietoperków. Natomiast schron bardzo fajny, przejrzysty, troszeczkę dłuższy od tego, który byliśmy kiedyś tam przypadkiem, co znaleźliśmy też tutaj niedaleko. I powiem ci, warty zobaczenia. Zresztą co ja ci będę gadał? Załatwaj, kurde, gumę i walisz tam. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. Już za chwileczkę, już za momencik. Piątek z pankracem zacznie się kręcić. Do budy! O. Marek, jakieś życzenia przed śmiercią? Ty masz kluczyki, tak. Tu był pierwszy gulik, tak? Nie wiem, ten tutaj na wprost jeszcze nie ma. Natomiast jak już skręcisz w prawo i później w lewo, ewentualnie na środku wyjdziesz gąbią. Tu jest. Jest? No to ja nie widziałem go akurat, nie zwracałem uwagi. I one są wszędzie w tych samych miejscach ustawione. No, no to się baw. Bawi się. I po hopie. Zostaną po nim tylko buty. Nie wiem, czy słyszycie, ale zaczyna słuchać chrupiącą wodę, czyli kolega albo idzie, albo płynie. Zobaczcie, ile wody przybyło i ile kolega waży. Co tam nie okazuje kolega? Akcja ratunkowa przeprowadzona, motylek uratowany. Tylko nie wiem, czy on tego chciał, wiesz? Na pewno chciał. Ładny schron. No, kolega ucieka. Ten, w szoku termicznym jest. Tak, tak. Przyczepił się do mnie. O! Gdzie lecisz? Wysusz się. No co, on w wodę ci wpadł? On był w wodzie. Aha. O, tu. No, rozstać się nie chce. Proszę. Nasz nowy kolega. Członek klubu. Na łubu dubu. Przejechaliśmy parę metrów i znajdujemy kolejny budynek niedokończony. Co tam, moje matku? Masz kąpielówki, to może taką. Skacznij. O Jezus Maria. Zobaczcie, jaki zbiorniczek wodny. Po drugiej stronie drogi w krzakach znajdujemy tego typu elementy, które prawdopodobnie będą pasowały konstrukcyjnie do tego budynku, który widzieliście przed chwilą. W
prawdopodobnie na tym miał się wspierać strop. Kto wie? No i znowu trafiła nam się ciekawostka. Spójrzcie, jaki duży betonowy kloc. Kilka metrów oddaliliśmy się od poprzedniego i takie coś. Ten jest w części zadaszony. Słuchajcie, to jest szerokość. Natomiast na długość to się ciągnie aż tam. Także lasy kędzierzyńskie są naprawdę ciekawe. Słuchajcie, kolega stoi na dole. Po 10 próbach udało mi się tutaj wejść. To jest szczyt tego zbiornika, który wam pokazywaliśmy. Jak widzicie, nawet w chwili obecnej nie odbiega on zasadniczo od kolorów lasu. Gruby beton, także nie specjalnie przejmuje się chodzeniem po stropie tego zbiornika, ale zobaczcie tutaj. Tak prawdopodobnie miał być zrobiony ten, który pokazywaliśmy wam wcześniej. Tu jeszcze mamy odrobinę lodu. Mamy nadzieję, że pomimo długiego filmu podobał wam się ten dzisiejszy odcinek i w dalszym ciągu będziecie nas oglądali. Cześć! Gałęzie pękają ze śmiechu. No nie ma jak lepiej. To wcale nie jest tak, że ja nie potrafię. Tylko nie umiem. Nie, tylko nie mam wystarczającej ilości odpowiedniego sprzętu, żeby tam wejść. Po co się męczyć, skoro można wziąć drabinę, której nie mam.